Do przygotowania domowej tortilli będziemy potrzebować mięso, groszek konserwowy, kukurydzę konserwową, paprykę, cebulę, sałatę, sos Napoli lub inny i przyprawę kebab gyros. No to zaczynamy. Pierwsze co? Podsmażamy mięsko mielone. Oczywiście jak rzucimy, to nie merdamy zbyt mocno, dlatego że wyjdzie z nam z tego woda i zamiast podsmażenia będzie ugotowane. Dobra, mięso mam podsmażone, woda i tak wyszła trochę, ale to zasypujemy teraz przyprawą kebab gyros. Śmiało, śmiało, sporo. Chwilę trzymamy, tak żeby przyprawa była na wierzchu, po czym mieszamy. Mięsi, bo praktycznie podsmażone całkowicie, dodajemy sobie papryki czerwonej, żółtej, obojętnie, może być jeden kolor, kto jak chce, i rozprowadzamy to na powierzchni mięsa. Chwilę trzymam, żeby zmiękło, no i później oczywiście mieszamy. Po jakichś 5-7 minutach po wymieszaniu papryki z mięsem dorzucamy sobie cebulę okrojona. Jedną ręką jest ciężko, no ale to zaraz zrobię poza kadrem. No i to wymieszamy sobie i smażymy tak do chwili, aż cebulka zmiękła. Cebulka zmiękła, więc zalewamy to wszystko szklanką tego sosu neapolitańskiego. Nie musi być neapolitański, może być inny. W każdym razie najlepszy jest taki do spaghetti. Zalewamy to, bo to nam da całego fajnego smaku. Jak to zalejemy sobie i wymieszamy, to nam troszeczkę tak jakby rozpuści, może nie rozpuści, będzie rzadsze to wszystko trochę i będzie fajnie połączone. Ale to jest prawie kilogram mięsa, więc spokojnie takie 250 ml wystarcza, bo to każą w instrukcji na 300 ml, ja to robię w 250, żeby to nie było, nie pływało we wszystko. No i trzymamy to sobie, żeby trochę odparowało, a smak żeby został. I po prostu próbujemy, czy dosyć słone jest, czy dosyć pieprzne. Jak ktoś lubi pieprzyć, to niech pieprzy, bo póki się smaży, bo jak się pieprzy na ciepło, to się robi ostre. Fajnie to zabrzmiało w ogóle, no ale dobra. No i tak chwilę sobie trzymamy. Na sam koniec kukurydza, groszek, oczywiście bez zalewy. I to mieszamy. Ja to robię jedną ręką, niestety nie mogę trzymać patelni, bo trzymam aparat. I to będziemy tak trochę jeździć. Kukurydza nadaje bardzo fajny smak całemu temu daniu. A groszek, kto jak lubi, zresztą to tak naprawdę można dodać wszystko, co się chce, marchewkę, tylko ważne jest to, żeby właśnie przyprawić tak mięso, cebulę, dodać paprykę i zalać właśnie tym sosem. No i to już w sumie jest gotowe. Gotowe i że do zawijania w placek tortilla. No i tak to wygląda. Na placek, liść sałaty, farsz, no i sosik własnej roboty czosnkowy oczywiście najlepszy. No i co? I zawijamy to sobie i konsumujemy. No i tyle. Cała filozofia. Smakuje przezajebiście. Sami sobie spróbujcie. Na razie. Dzięki. Pozdrawiam.